Temat metafizyka czy ontologia, ponieważ tydzień dotyczy wielkich pytań, więc nie a ontologia, tylko metafizyka czy ontologia, ponieważ tak jak będę starał się pokazać, jeśli metafizyka to nie ontologia, a jeśli ontologia to nie metafizyka. Dzisiaj Państwo, którzy uczestniczyliście w tym sympozjum, mogliście usłyszeć wykłady, które właśnie prezentowały sposób pierwszy poznania metafizycznego, a drugi myślenia ontologicznego. I dlatego też chciałbym pokazać pewien kontekst historyczno-filozoficzny, który pozwoli nam zrozumieć, na czym polega właśnie ta różnica między metafizyką i ontologią. Jest to dla mnie sprawa nie tylko ważna, ale i żywa, ponieważ moje pierwszy etap studiów zwieńczyłem pracą magisterską, dlatego ważną, że dotyczyła właśnie sporu o przedmiot metafizyki Arystotelesa. I to pozwoliło mi na to, aby później, śledząc różne spory filozoficzne, mieć to odniesienie do sporu u jego źródeł. A teraz właśnie zajmuję się tym problemem, już kończę książkę na ten temat. I dlatego też chciałem przybliżyć tylko pewne wątki, które mogą być albo interesujące, ale przede wszystkim mogą rozjaśnić, na czym polega ten problem, bo im bardziej się w to zanurzam, tym bardziej wydaje mi się, że to jest kluczowe pytanie, tak jak w początkowych dziejach filozofii pytanie realizm czy idealizm, a więc spór Arystotelesa z Platonem, wydawał się najważniejszy, tak później w średniowieczu spór metafizyka czy ontologia jest jakby dalszą kontynuacją tego sporu, jaki pojawił się w starożytności. Otóż oczywiście, jak przy wielu problemach filozoficznych, nie wszystko jest takie proste. Zaczynając od tego, na poziomie już samych nazw i metafizyka i ontologia, że nie można tak po prostu podać definicji metafizyki i definicji ontologii i powiedzieć, oto proszę, widzimy, że są to dwie różne dziedziny filozofii. Tego się nie da zrobić. Zarówno w stosunku do metafizyki, jak i ontologii. A więc co się robi? Otóż rekonstruuje się pewne jakby dominujące tendencje, które pozwalają na to, aby scharakteryzować właśnie sposób podejścia do problemów filozoficznych, gdzie jedne nazwiemy metafizycznymi, a drugie ontologicznymi. Ale najpierw musimy wyjaśnić, dlaczego to nie jest takie łatwe. Otóż dlatego, że same słowa i metafizyka, i ontologia są to słowa, które chociaż brzmią po grecku, to są neologizmy filozoficzne. Czyli są to słowa, które zostały sztucznie utworzone przez filozofów, a co więcej, zostały tak utworzone, że właściwie nie mamy z pierwszej ręki eksplikacji, co one znaczą. Zarówno słowo metafizyka, jak i słowo ontologia. I co one znaczą w tych interpretacjach na poziomie czysto terminologicznych? Otóż jeśli chodzi o słowo metafizyka, to warto wskazać uwagę na pewne interpretacje późniejsze. Bo jak wiemy, najbardziej prawdopodobnym autorem tego określenia był Andronikos z Rodos z I wieku przed Chrystusem. Ale on nie podał interpretacji. Natomiast tej interpretacji szukali komentatorzy greccy i podawali kilka. My najczęściej, czytając podręczniki do historii filozofii czy słuchając wykładów, słyszymy, że jest to nazwa, która ma oznaczać tę naukę, która występuje po dziełach z zakresu fizyki i stąd ta metafizyka. Ale
Sprawa jest głębsza. A dlaczego występuje po dziełach z zakresu fizyki? Co takiego o tym decyduje? I tu właśnie pojawiły się dwie takie bardzo znaczące interpretacje w kręgach neoplatońskich. Mianowicie jedna zwracała uwagę na to, że metafizyka, i to było wyjaśnienie przedmiotowe, metafizyka bada to, co jest ponad przyrodą. I stąd metafizyka, że jest ponad przyrodą, czyli co? Czyli tak naprawdę metafizyka jest teologią. Ona bada to, co boskie. Natomiast druga interpretacja brała pod uwagę kryterium sposobu poznania. I tutaj mówiono o tym, że dlatego te księgi występują po dziełach z zakresu fizyki, że to poznanie metafizyczne jest tak trudne, że człowiek może się za nie zabrać dopiero wtedy, kiedy pozna najpierw, opanuje nauki przyrodnicze. Dopiero wtedy. Czyli były dwie takie różne próby interpretacji, gdzie, jak widzimy, nie ma mowy o tym, o czym najczęściej słyszymy, mówiąc o przedmiocie metafizyki, że jest nim byt jako byt. A przypomnijmy, że sam Arystoteles posługiwał się takimi nazwami jak filozofia pierwsza, mądrość, czy wreszcie teologia. I mamy wiele różnych nazw, z którym przypisywano różne przedmioty, jak na przykład teologii Bóg, czy filozofii pierwszej, pierwsze przyczyny. I to jest taki grunt, oczywiście, gdzie łatwo powiedzieć, no tak, no są różne aspekty, różne ujęcia, można tak, można inaczej, ale to jest mało ambitne podejście, dlatego że trzeba jednak, jeśli mamy do czynienia z tak wielkimi intelektami, jak Arystoteles, czy potem komentatorzy greccy, trzeba jednak wyjaśnić, dlaczego są takie różnice i dlaczego mimo wszystko jest to jedna nazwa. I teraz, kiedy przejdziemy do ontologii, to sytuacja jest dość ciekawa, bo z kolei analiza etymologiczna wskazywałaby na to, że właśnie ta nazwa jest lepsza od metafizyki, gdy będziemy mówili o poznaniu bytu jako bytu, dlatego że w tej nazwie jest ontologia, czyli jest słowo on, byt greckie i logos jako nauka, czyli nauka o bycie. No, fantastyczna nazwa. I znikają problemy związane właśnie z tym, że jest kilka nazw, metafizyka, filozofia pierwsza, mądrość, teologia. Po co to wszystko, kiedy można elegancko rozwiązać problem przy pomocy nazwy ontologia? I byłoby tak, gdyby nie kontekst, w którym powstaje ta nazwa i sposób traktowania przedmiotu. Tu jest cały gwóźdź programu. Bo wszystko ładnie, ale co jest, co rozumiemy przez byt? Co rozumiemy przez byt, kiedy mówimy o tym, że ontologia jest nauką o bycie? I dlatego mówię, że ten spór, metafizyka czy ontologia, kiedy próbujemy głębiej zobaczyć, w jakim kontekście powstają i metafizyka, i ontologia, on jest sporem kluczowym. Dlatego musimy przejść do, nieco się zagłębić i pójść troszkę dalej. Bo sama etymologia nas jeszcze nie, tutaj nam nic takiego nie wyjaśni, co pozwoliłoby już na przeciwstawienie obu tych dziedzin. Otóż może wyjaśnię w związku z tym, dlaczego uważam, że jest to kontynuacja sporu Arystotelesa z Platonem. Jak pamiętamy, spór Arystotelesa z Platonem, zwany szkolnie sporem realizmu z idealizmem, dotyczył konkretnie tego, że filozofowie greccy odkryli poznanie naukowe. Poznanie naukowe polegało na tym, że musiało posiadać swoiste cechy, a więc również i przedmiot tego poznania naukowego. Jak wiemy, były to trzy cechy: konieczność, niezmienność i ogólność.
I krótko mówiąc, spór realizmu z idealizmem polegał na tym, że Platon głosił, że w tym świecie takiego przedmiotu poznania naukowego nie ma, bo ten świat jest niekonieczny i zmienny i konkretny. I dlatego takim przedmiotem mogą być tylko idee, a Arystoteles mówi, że w tym świecie znajdziemy przedmiot poznania naukowego i niepotrzebne są idee. I na tym polega właśnie realizm, że w tym świecie nie chodzi tu ogólnie o to, czy istnieją idee, czy nie, tylko chodziło konkretnie o to, czy nauka ma dla siebie przedmiot i gdzie ten przedmiot jest, czy jest w pleromie, czy też w tym właśnie świecie. I jak Platon mówił o ideach, tak Arystoteles mówił o formie, że to forma, mimo że konkretny byt jest zmienny i niekonieczny, to ten aspekt formy zawiera te cechy, jakie posiada platońska idea, a ona jako idea jest po prostu hipostazą, czyli urzeczowieniem pojęć, jakie powstają w ludzkim intelekcie na drodze abstrakcji. Nie tylko naukowej, ale abstrakcji spontanicznej, bo umysł cały czas pracuje i tworzone są pojęcia. Jeśli te pojęcia urzeczowimy, to one stają się ideami. Ale to jest wtórne, a nie pierwotne. I to jest ta pierwsza jakby faza sporu. Druga faza sporu pojawia się w średniowieczu i ten spór nie dotyczy już tylko statusu formy, chociaż ona będzie, cały czas będzie, ale dodatkowo dojdzie ten nowy element, o którym była dzisiaj mowa, mianowicie istnienie. Dojdzie istnienie i ten nowy spór, metafizyka czy ontologia, dotyczy sporu o status istnienia w bycie, o status istnienia w formie lub istocie. W momencie, kiedy odkryto istnienie, już nie można było się z istnieniem pożegnać, ale powstało pytanie, jak to istnienie rozumieć? I tutaj, jak wiemy, pojawiły się dwa rozwiązania, dwie odpowiedzi, z których jedna zwyciężyła. Otóż pierwsza odpowiedź, a istnienie odkrył, chociaż o tym nie wiedział, Al-Farabi, zanim poszedł Avicenna i za nimi poszedł Duns Scot. Jaka to była odpowiedź? Że istnienie jest przypadłością istoty, bytu, albo też istnienie jest swoistą modyfikacją istoty. Dlaczego istnienie jest, pierwsza odpowiedź Al-Farabiego i Avicenny była, dlaczego istnienie jest przypadłością? Bo jest niekonieczne. Istnienie może przysługiwać, może nie przysługiwać. To jest właśnie odkrycie przygodności bytu, sformułowane w języku filozoficznym na kanwie arystotelesowskiej filozofii, gdzie mowa jest o tym, że jest substancja, uzija, istota, forma, a z drugiej strony są przypadłości, czyli to, co może lub nie musi przysługiwać. I pojawia się istnienie, które może nie przysługiwać. W związku z tym jest jakąś przypadłością. I potem Duns Scot, który mówi, że istnienie jest modyfikacją istoty. Oczywiście mamy tu nowe słowo, ale zanim je wyjaśnimy, to przejdziemy do drugiego stanowiska. Właśnie świętego Tomasza z Akwinu, który mówi, istnienie jest aktem bytu. Istnienie jest aktem bytu, a nie modyfikacją istoty, ani przypadłością. Bo dzięki istnieniu można mówić o bycie realnym. Bez istnienia nie ma nic. Nie ma bytu bez istnienia. Natomiast po drugiej stronie pojawia się stanowisko, że istnienie jest tylko modyfikacją istoty i na pytanie o to, czy między istnieniem a istotą mamy różnicę realną, Duns Scot odpowiada non capio, nie rozumiem tego problemu. Między istotą i istnieniem nie ma różnicy realnej. Nie ma różnicy realnej. Istnienie jest tylko modyfikacją istoty.
I nie, ja nie będę rozwijał tych wątków w celach analitycznych, tylko chcę pokazać ten ciąg pewnego stawiania problemu. Ciąg stawiania problemu właśnie z jednej strony w nurcie, który nazwiemy metafizyką, a drugi ontologią, chociaż wtedy jeszcze jedno i drugie było metafizyką. I sytuacja tak wygląda, że stanowisko Tomasza, które było czymś wyjątkowym, a które omawiał na pierwszym wykładzie ksiądz profesor Marniarczyk, zwracając uwagę na to, jakie to ma konsekwencje w całościowej perspektywie widzenia rzeczywistości jako właśnie stworzonej przez Boga. Otóż to ta teza Tomasza została jako wraz z tak zwanymi tezami Averroesa w roku 1277 nawet potępiona. Nawet potępiona instytucjonalnie, odgórnie. A potępiona to znaczy, że nie wolno jej było na uniwersytecie wykładać. W związku z tym zaczęto robić korekty, żeby to jakoś dopasować do narzucanej administracyjnie, to samo co dzisiaj się dzieje, administracyjnie od góry tego, co należy uznać prawdę za prawdę, a co nie w sensie filozoficznym. Bo dzisiaj, nie wiem czy Państwo wiecie, ale też ten spór ma wymiar swój ideologiczno-administracyjny, ponieważ kolejne podejścia są ze strony ministerstwa, żeby narzucić na wydziale filozofii nazwę ontologia, a nie metafizyka. To jest to samo, co w XIII wieku się stało. To samo. A więc musimy sobie uświadomić, że co się działo i te rzeczy analizuje Etienne Jusson bardzo mocno, znany historyk filozofii. Otóż okazało się, że to, co ojciec Krąpiec tutaj przez całe lata starał się pokazać i wyjaśnić, tę specyfikę roli istnienia w bycie, to zostało zapoznane w rozwoju tak zwanej scholastyki. Zostało zapoznane, to znaczy zwyciężył ten drugi nurt, gdzie podstawowym wymiarem rozumienia bytu jest istota. Jest istota. I to dotyczy również tak zwanych środowisk związanych z zakonem dominikanów, czyli całej tej szkoły dominikańskiej, której najbardziej symbolicznym przejawem ze względu na wpływ również był kardynał Kajetan, który przyjął szkotowską teorię bytu. I w związku z tym właśnie ta koncepcja Tomasza, dotycząca istnienia jako aktu bytu, a nie modusu czy przypadłości, ona po prostu nie funkcjonowała w filozofii tej jeszcze średniowiecznej, ale również w filozofii nowożytnej i w filozofii współczesnej pojawiła się w bardzo wąskich kręgach, bez szerszego wpływu na rozumienie filozofii. I wyjaśnię, na czym to polega. Teraz wracamy. Otóż warto zwrócić uwagę na to, skąd wzięła się aż tak wielka dominacja tego, co możemy nazwać tym esencjalizmem, już nie tylko w średniowieczu, bo wiemy, że to zostało potępione, a potem próbując jakby dopasowywać do wymagań administracyjnych, nie odzyskano stanowiska Tomasza, natomiast je popsuto, albo ulegając wpływom Szkota, albo też stawiając problem w sposób łatwy do zbicia, to co zrobił Idzi Rzymianin, kiedy powiedział, że różnica realna między istnieniem i istotą jest różnicą rzeczową. Tak jakby to były dwie rzeczy. Istnienie to jest jedna rzecz, istota to jest druga rzecz. Kiedy Tomasz mówi, że to się ma tak jak akt do możności, stanowi jedność. Nie ma oddzielnie istnienia i oddzielnie istoty jako bytu.
I w tym momencie krytyka ze strony tak zwanych szkotystów czy filozofów, którzy poszli tym nurtem, była łatwa. I tutaj właśnie trzeba wymienić postać nieprawdopodobnie wpływową, jeśli chodzi o filozofię nie tylko scholastyczną, ale właśnie nowożytną i współczesną, to jest Franciszek Suarez. Franciszek Suarez, przeczytam kilka takich informacji, abyście Państwo mogli sobie wyobrazić. Franciszek Suarez, który to jest druga połowa XVI wieku, do tej pory w Salamance, teraz jest tam szkoła średnia, ale jest tablica koło pałacu arcybiskupa Fonseki z widokiem na katedrę i uniwersytet. Właśnie jest ten budynek skromny, gdzie Suarez pisał swoje słynne dysputacje metafizyczne. I na czym polega fenomen Suareza? Polega na nieprawdopodobnym wpływie na edukację i filozofię nowożytną europejską. Nieprawdopodobny wpływ. Przeczytam Państwu tylko kilka takich informacji. Pierwsze wydanie w Salamance 1597 rok. W Wenecji 1599 i jeszcze trzy potem wydania do 1619 roku. Moguncja, cztery wydania od 1600 do 1630. Kolonia, cztery wydania. Paryż, dwa wydania. Genewa, dwa wydania. Nieprawdopodobne. Wydania na potrzeby gimnazjów i na potrzeby uniwersytetów. Ale co jest ciekawe? Najciekawsze jest to, że Suarez był określany mianem papieża metafizyki, księcia metafizyków i mianem patriarchy metafizyków. Przez kogo? Przez protestantów. I otóż fenomen Suareza polega właśnie na tym, że on wpłynął nie tylko na formację intelektualną i filozoficzną katolików, a to są, przypomnijmy, czasy reformacji, tylko również na formację protestantów. W tym filozofów protestanckich, takich jak Leibniz choćby, jak Kant. O to chodzi. To jest ten fenomen. A zrozumiemy, jak to zrozumieć, kiedy zdamy sobie sprawę, co choćby Luther, te słynne fragmenty, co Luther mówił na temat filozofii i na temat Tomasza. Arystoteles jest niecnym przedmurzem papistów. W stosunku do teologii jest tym, czym ciemności są dla światła. Jego etyka jest najgorszym wrogiem łaski. Jest to zjełczały filozof, smarkacz, którego należy umieścić w chlewie lub w stajni dla osłów. Co się tyczy Tomasza, nie rozumiał on nigdy ani jednego rozdziału, czy to Ewangelii, czy Arystotelesa. I tak dalej, i tak dalej. Oszczędzę do Państwu, to cytuję Maritę w Trzech Reformatorach. Ale chodzi o to, co się stało takiego w tych kręgach, że nagle ich stanowisko uległo zmianie w stosunku do filozofii. Otóż stało się to, że sam Melanchthon, który był takim ministrem edukacji Niemiec protestanckich, korzystał z Arystotelesa, ale nie z metafizyki. Etykę komentował, pisma przyrodnicze, ale nie metafizykę. Tyle, że ta wojna ideologiczna, religijna tak rozgorzała, że protestanci w pewnym momencie zorientowali się, że nie mogą podjąć dyskusji z filozofami katolickimi, jeżeli nie poznają filozofii. I tu, w tym momencie, Suarez stał się dla nich objawieniem. Dlaczego? Dlatego, że jak popatrzymy, jeśli ktoś miał w ręku jego dzieło, to ono, to jest właśnie po raz pierwszy metafizyka została ujęta, po pierwsze, w sposób usystematyzowany, a więc zagadnieniami, a do tej pory to były przeważnie komentarze do metafizyki. Arabowie próbowali w ten sam sposób, ale to nie miało takich skutków. A więc w sposób usystematyzowany i
zawiera jakby całą paletę poglądów, starając się uzgodnić poglądy Tomasza z Akwinu, Dunsa Szkota i Wilhelma Ockhama. Tylko co się dzieje? Otóż dzieje się to, że ostatecznie Suarez w swojej koncepcji bytu opowiada się za Szkotem. Opowiada się za Szkotem. I teraz właśnie, żeby uświadomić na czym, jakie to jest stanowisko, które nazwiemy właśnie ontologicznym, pokażę na czym to polega, bo to będzie potem cytowane już ciągle. Otóż jeśli chodzi o rozumienie, co to jest byt, Suarez przywołuje to rozróżnienie na byt w sensie imię słowu i wtedy byt to jest coś, co istnieje, ale w sensie ważniejszym, nominatywnym, rzeczownikowym jest to eius ratio consistit in hoc quod sit habens essentiam realem, id est non fictam nec chimericam, sed veram et aptam ad realiter existendum. Otóż byt jest to istota, która nie jest chimeryczna, nie jest zmyślona, jest realna. Dlaczego? Bo jest zdolna do istnienia. Zwróćcie Państwo uwagę, co się dzieje. Bytem nie jest to, co istnieje, tylko to, co jest zdolne do istnienia. A co jest zdolne do istnienia? I tutaj Suarez idzie drogą właśnie Dunsa Szkota i Awicenny. Zdolne do istnienia jest to, co jest niesprzeczne. I jesteśmy w domu. I właśnie kiedy na początku, kiedy rozwija się w XVII wieku pod wpływem lektury Suareza filozofia w środowisku niemieckiej metafizyki protestanckiej, zaznaczam, to jest nazywane nie tylko metafizyką, pojawiają się inne neologizmy, jak na przykład ontozofia, to w 1607 roku, w 1606 roku odkryto wreszcie, kto jest autorem tej nazwy. To jest Jakub Lorchardt. I od niego wziął Goclenius tę nazwę, chociaż wszędzie funkcjonuje Goclenius. Ale okazuje się, że to był Lorchardt. I on użył tej nazwy w tytule swojej książki, tylko przy drugim wydaniu tytuł zmieniono, bo książka została poszerzona. I jakby Gocleniusa uznaje się za autora nazwy chociaż. Ale to nie ma znaczenia, bo to jest środowisko właśnie tej filozofii niemieckiej, protestanckiej, uniwersyteckiej, gdzie pojawia się ontologia, której przedmiot rozumiany jest dokładnie właśnie w duchu, o którym mówię, czyli Al-Farabi, Avicenna, Duns, Szkot, Suarez. Co jest bytem? Bytem jest to, co jest możliwe. A co jest możliwe? To, co jest niesprzeczne. Bo to, co jest niesprzeczne, może istnieć. Teraz zastanawiając się nad tym, dlaczego oni to wymyślili z tą niesprzecznością. Otóż cała rzecz polega właśnie na tym, że w tym nurcie nie do końca są egzekwowane kryteria metodologiczne. Ja rozumiem, że są różne konwencje filozofowania, ale mieliśmy ostatni wykład. Opowiadania science fiction Lema, Pismo Święte, logika, wszelkie dziedziny pomieszane. Więc z punktu widzenia metodologicznego, chociaż pewne nurty mogą się potem dopełniać, ale jeżeli mówimy o filozofii, to o filozofii, a nie o poezji, czy właśnie o... I tak mamy pogodzonych. Lem był ateistą, a na końcu Pismo Święte wyznaje wiarę w Boga. Więc chodzi o to, żeby sobie uświadomić, że jest to nurt, w którym rozumienie bytu to nie jest byt realnie istniejący, tylko zdolny do istnienia, czyli niesprzeczny. Dlaczego niesprzeczny? Żeby na to pytanie odpowiedzieć, musimy odwołać się do teologii. Bez teologii nie zrozumiemy tej metafizyki. Dlatego ona zawsze będzie krypto albo teologią założoną,
albo kryptomistyką, albo kryptopoetyką, to co Heidegger robi. Co chwila ucieka, zapomnienie bycia z byciem, tego tam Wittgenstein, czego nie można myśleć, tego nie można mówić. Czego nie można mówić. Dlaczego tak się dzieje? Bo jest założona pewna teologia, do której nie chcą się przyznać. Tak jak Kartezjusz nie chciał się przyznać, ile zawdzięcza Suarezowi. I otóż jaka jest odpowiedź? Dlaczego teologia? Dlatego, że zaczęto rozważać temat następujący. Jakie są granice mocy stwórczej Boga? I odpowiedź była jedna. Niesprzeczność. Wszystko inne Bóg może stworzyć, bo jest wszechmocny. I w ten sposób ta właśnie koncepcja teologiczna, czyli pytanie nie było takie, że jakie są racje istnienia bytu istniejącego, niewymyślonego, istniejącego, tylko w ogóle zaczęto analizować życie Boga. To stało się najważniejsze. I z tego wydedukowano, że jeżeli Bóg jest wszechmocny, no to może stworzyć cokolwiek, co jest niesprzeczne, bo sprzeczne samo się wyklucza. To jest jasne. No ale potem właśnie drugi problem. Zaraz, jak może wszystko, ale czy wszystko stworzył? No nie wszystko. No to dlaczego akurat to? No i znowu kombinują. No kombinują, wykombinowali, że no Leibniz mówi, to jest najlepszy z możliwych światów. No dobrze, a dlaczego Bóg miał stwarzać najlepszy z możliwych światów? No i kombinują. Pamiętajmy, że słowo monada zaczerpnął Leibniz z kabały. Miał bardzo dobre kontakty z kabalistami. I to zaczyna się taka kabalistyka. Bo też trochę z logiki można wrzucić, trochę możliwości poanalizować. Otóż, no ale dlaczego? A nie mógł gorszego, jak jest wolny? I na to Wolf odpowiada. Nie mógł. Bo Bóg, jako najlepszy byt, on musi stworzyć to, co najlepsze. Jego wola jest koniecznością. I to potem przejdzie do marksizmu ateistycznego, że konieczność, wolność jest to uświadomiona konieczność. I takie to są konsekwencje ontologii. Dlatego musimy na te rzeczy patrzeć troszkę od innej strony. Właśnie uświadomić sobie tę ewolucję, bo zwróćcie Państwo uwagę, że jeżeli mówi się o Christianie Wolffie, że on jakby wylansował, chociaż to jeszcze nie jest prawda, bardziej Wolff wylansował ten Kant, to u Wolffa dokładnie znajdziemy taką samą definicję bytu. To, co nie przeciwstawia się istnieniu. Czyli to, co jest możliwe, co jest niesprzeczne. Co jest niesprzeczne. I Kant, który obalił metafizykę, jaką metafizykę? Nawet nie Wolffa, bo którego nie czytał, tylko Baumgartena, ucznia Wolffa, tego, który wymyślił nazwę estetyka. I pokonał metafizykę. I teraz nie chciałbym Państwa męczyć za długo z tym, ale chciałbym uświadomić jedną rzecz, że jest radykalna różnica między bytem, który pojmujemy jako realnie istniejący, a bytem możliwym, który może istnieć, bo jest niesprzeczny. Dlatego, że od tego bytu możliwego bez w terenie filozofii, ja mówię czysto filozofii, bez robienia eksperymentów intelektualnych z odwoływaniem się do poezji lub Pisma Świętego, nie wydedukujemy tego bytu, który realnie istnieje. Nie ma na to szans. Nie ma na to szans. Będziemy ciągle w bytach możliwych. Bo nie ma konieczności istnienia. I to okazało się, oczywiście, to się okazało niezwykle płodne intelektualnie. Ale równocześnie za cenę odrealnienia poznania. I wtedy takie poznanie, czy myślenie o możliwościach, ono generuje z siebie poetyki, mistyki, logiki, matematyki, oczywiście generują z siebie. Ale po co to wszystko ma być? Po co to ma być? I jeżeli nie ma poznania realnie istniejącego bytu, to nie ma prawdy. Jak nie ma prawdy, to znaczy, że zamiast prawdy tym nowo odkrytym dziedzinom muszą przysługiwać inne cele. I tu się zaczyna albo ideologia, albo technologia, czyli jak użyć człowieka do czegoś, albo jak używać narzędzi. Ale po co? I tu już odpowiedzi nie ma, bo taki cel nie istnieje. A więc widzimy, że problem jest bardzo poważny. I oczywiście ontologia może prowadzić do nihilizmu, bo no nie docieramy do bytu realnego.
może prowadzić do ideologii, kiedy wymyślimy sobie doskonałego człowieka możliwego, doskonałe społeczeństwo i będziemy w oparciu o taką utopię uszczęśliwiać ludzi, gdzie tych, którzy nie pasują nam do tego paradygmatu, pozabijamy. Jak przypominam, socjalizm jest jako utopia odpowiedzialny za śmierć co najmniej 100 milionów ludzi. I teraz miałem kilka dni temu wykłady w Hiszpanii i mówię o tym, a profesor mówi, tu nie wolno o tym mówić, socjalizm jest nietykalny. Socjalizm nas zbawi, wyzwoli z kryzysu. I to nie są żarty. Na ścianach plakaty z Leninem, z Che Guevarą, bojówki komunistyczne, proszę bardzo. Powtórka. A to wszystko bierze się właśnie stąd, że się nie liczy z realną naturą człowieka, realnie istniejącym bytem, tylko zaczynamy eksperymentować. No ale trzecia faza to jest oczywiście kabaret. Kabaret postmodernistyczny, bo jak nie ma realnego bytu, no to możemy się powygłupiać, żeby było ciekawie. I to nie są żarty, naprawdę, to nie są żarty. Bo to jest kabaret do pewnego momentu. Przychodzi moment decyzji i jak nie ma prawdy, to jest prawo silniejszego. A silniejszy jest ten, kto ma władzę administracyjną. Przyjedzie tu jakiś magister tej socjoekonomii i on powie, proszę tak wykładać i to wykładać. I co zrobić? Jak nie, to nie będziecie mieli punktów. No i takie są rozmowy. Więc to nie ma żartów. I teraz musimy sobie uświadomić tak, w skrócie, jeżeli popatrzymy na czym polega problem rozwoju właśnie filozofii dalej. Mamy z jednej strony w XIX wieku już Hegla, który mówi, że to wszystko, to ontologia, metafizyka, to już tego nikt nie pamięta. I w tym momencie konsekwentnie oczywiście tę rolę metafizyki czy ontologii pełni logika. I stąd jego logika jest to, co się potem nazywa ontologią. A z drugiej strony mamy te nurty właśnie, gdzie zaczynają filozofować matematycy wielcy. Bolzano, Frege, zaczynają Quine filozofować, filozofują. Ale jest pytanie, jakie oni mają wykształcenie filozoficzne? Od kogo oni się uczyli filozofii? Od kogo się uczyli filozofii? Może tak jak Franciszek Bacon. Zaczął studia, mając lat 12, skończył jak miał 14 lat, studiował Arystotelesa, z czego 8 miesięcy był chory. No i to takie bajki opowiadają i ogłaszają, że to jest nowe narzędzie, nowa indukcja, ale potem po cichu jak sprawdzają, to nic tam nowego nie ma, poza zmianą celu i redukcją bogactwa poznania metafizycznego do właśnie aspektów czysto mechaniczno-materialnych. I to takie Kartezjusz, La Flèche, cały program szkoły jezuickiej oparty na Suarezie. Ale się nie przyznawał do tego, a wziął te wszystkie dystynkcje, przecież są doskonale zbadał, wszystkie te dystynkcje brał od Suareza, ale się nie przyznał, że od niego bierze. A więc dalej mamy współcześnie fenomenologia. Przecież wśród tych fenomenologów najbardziej znanych, takich jak Husserl, Heidegger w jakiejś mierze, bo już potem oni się dzielą, wszystko jedno, czy Ingarden, jedynie Heidegger miał wykształcenie głębsze historii filozofii i to też właśnie szkotowskie, bo z tego pisał pracę. I teraz patrzcie, jaka jest w sumie, jak my jesteśmy ustawieni w takiej mitomanii. Heidegger napisał Sein und Zeit, wszyscy się modlą, gdzie on w 30-tych latach jako rektor mówi właśnie o tym, żeby wszyscy wstępowali do partii, do NSDAP, bo to jest spełnienie, wyistoczenie się istoty. Wyistoczyła się istota. Jakie kompleksy straszne. A jaką miał znajomość właśnie filozofii świętego Tomasza z Akwinu? Dlaczego nie poczytał Gilsona na ten temat? Przecież Gilson umarł w drugiej połowie lat 70. Już przed wojną wychodziły jego książki na temat właśnie tej niesamowitej koncepcji bytu. Nie, bo oni są za pyszni. Tak jak ojciec świętej pamięci Krąpiec opowiadał, był pod koniec lat 60. u Heideggera i pyta go, co on myśli o Bogu, bo on nic o Bogu nie pisze. A ten mówi, möchten Sie Tee oder Kaffee? Czy pan chce kawy, czy herbaty? No. I tak se porozmawiali. Ale to jest właśnie ta pycha, nieprawdopodobna zupełnie. Z jakiej racji? Z jakiej racji taka pycha?
krytykuje filozofię czy metafizykę. Jaką metafizykę? Jaką ze szkoły wyjął? Co czytał? Kto go tego uczył? No po prostu porażające. To jest porażające. I ten wbicie w kompleks właśnie taki, że kiedy mając taką szkołę i taką tradycję już o tak wielkich postaci jak ojciec Krąpiec, ksiądz profesor Kamiński, profesor Swierzaski czy Karol Wojtyła, wbijanie w kompleksy, że gdzieś jakiś tam Butman coś napisał, jakimś kokiem w University. No i co z tego, że napisał? I co z tego, że napisał? Przecież teraz dochodzi do sytuacji, rozmawiałem jak jeżdżę na wykłady po całym świecie i jeżdżę specjalnie właśnie po to, żeby zobaczyć, co oni wykładają, co piszą. Po całym świecie jeżdżę. No i są sytuacje takie, że jest Uniwersytet Świętego Tomasza, gdzie na Wydziale Filozofii nie ma ani jednego katolika i dopiero teraz jest jeden, bo go przemycili drogą administracyjną. No to co oni będą gloryfikować? Świętego Tomasza z Akwinu? Nie będą pisali, że Butman podważył sens i teraz wzór będzie jakiś i coś jeszcze tam dopisze i będzie uczone. Więc żeby nie dać się zwariować w tym poczuciu, że gdzieś to są tacy geniusze, że po prostu my to już tylko możemy na klęczkach. Nie, trzeba konkretnie spytać, co? I ja patrzyłem z Heideggera, sposób interpretowania z zakresu filozofii greckiej. Wielu nawet terminów jest takim naciąganiem i to takim naciąganiem rzeczywiście już jakby się z nikim i z niczym nie liczył. Naprawdę, to jest po prostu, to tylko pycha może coś takiego robić. Zamykanie właśnie opinii na temat, czy poglądu na temat filozofii lub metafizyki, bo on to tak widzi. Tak niestety nie jest. Tak nie jest i dlatego trzeba rzetelnie badać te rzeczy, sprawdzając tam, gdzie jest to jest możliwe do sprawdzania, a nie jak zacytuję wiersz, no to już nie sprawdzę. No to możemy Hölderlina sobie czytać i kontemplować, przeżywać. Ale tam, gdzie można, to nie ma co się obawiać. Więc w tym wszystkim właśnie, kiedy zastanawiamy się nad problemem metafizyka czy ontologia, to trzeba bardzo wyraźnie określić, jak w ramach tych różnych dyscyplin filozoficznych, jak rozumiany jest byt. Mając te kryteria właśnie, kryteria są dwa. Jaki jest status istnienia w bycie? Jeżeli istnienie jest przypadłością albo modyfikacją, niesamowitą jakąś nawet, ale tylko modyfikacją, to istota zawsze będzie tym, co najważniejsze i tym, co można w zasadzie badać, niezależnie od tego, czy byt realnie istnieje, czy nie. Ale powstaje wówczas pytanie, a jaka dziedzina będzie badała byt realnie istniejący? Jaka będzie? Bo tamte już nie, już do widzenia. Bo nawet jak wśród tych możliwych będzie realnie istniejący, to skąd wiemy, który? Skąd możemy wiedzieć, który to jest realnie istniejący? Muszą dlatego do Pana Boga uciekać i dedukować z woli Bożej, która jest wolna, ale konieczna, że ten byt jeden z możliwych istnieje. Tylko takie, to oczywiście może być fascynujące jako intelektualne ćwiczenie, niemniej jednak i z racji na prawdę, jak też konsekwencje w życiu społecznym, to jest rzecz no, bardzo o skutkach fatalnych, bo koniec końców takie podejście do filozofii nieprawdziwościowe, tylko poetyckie, religijne, artystyczne, ideologiczne czy technologiczne, ono jako do filozofii staje się po prostu nudne. Ono staje się nudne i następuje ucieczka od filozofii. Szuka się właśnie różnych form parafilozoficznych, żeby znaleźć jakieś zaspokojenie poznawcze, ale to już są ułudy. Dlatego podkreślam, że metafizyka czy ontologia jest to kluczowe pytanie, które jeśli metafizykę zwiążemy właśnie z tym nurtem, gdzie byt pojmowany jest jako to, co realnie istnieje, a w ontologii właśnie bytem jest to, co możliwe, co tylko zdolne do istnienia, to ten spór trwa po dziś dzień, ale jest za słabo jakby rozumiany w środowiskach filozoficznych, które nie mają wystarczającego dystansu przez brak wykształcenia z zakresu historii filozofii, żeby to tak ostro zobaczyć. I dlatego też wydaje mi się, że właśnie to ponad pół wieku już pracy nad i historią filozofii i filozofią, co jest jej przedmiotem i czym jest filozofia, te pół wieku pracy to jest wielkie dziedzictwo,
którego nasz Wydział i Uniwersytet nie powinien zmarnować, a powinien właśnie dzielić się z innymi i w kraju, ale również, co podkreślam, za granicą. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.